Siema, siema, jestem Royal Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii na wschodzie, na mapie Eastern, oczywiście, i witam was w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, miał być dzisiaj obornik, ja już byłem praktycznie gotowy, tu tur jest przyszykowany, wyszykowany, po prostu podczepić, podłączać i ładować. Tak samo jest nawet z MTZ-em, tutaj, znaczy z Belarusem, nie? Tutaj proszę bardzo. I jednakże, wiecie co się stało? Tak całkiem przypadkowo sobie zerknąłem po prostu na naszą mapę, gdzie jest spory pik. Jak chodzi o ceny. I pszenica dzisiaj niemalże rekordowo, kolejna dopiero na wiosnę, więc naprawdę sprzedam już teraz. I za hajsik, który sprzedamy, pewnie kupimy sobie jakieś krówki, znaczy, mam trochę pieniędzy tutaj, jak widzicie, więc pewnie kupimy sobie dzisiaj dwie krówki nowe do naszej obory i po prostu będziemy się tak jakoś rozwijać. Więc na zimę sobie kupimy dwie nowe króweczki, elegancko. Muzyka niech sobie zacznie grać. I cóż, może nie zwlekając, po prostu ruszamy. Z takich fajnych rzeczy jeszcze wam powiem, to, że dzisiaj na przykład jedziemy od razu odebrać dwukółkę, którą sobie zakupiłem, więc za 2000 zł taka dwukółeczka fajna przyszła. Jest ona używana co prawda, ale zawsze spoko, odbiór ma być podnoć się tutaj pod remizą, więc jedziemy sobie oczywiście po nią. Od razu pojedziemy po nasze krówki. Pokażę troszeczkę mapy, bo jedziemy na nowe tereny, na których jeszcze w tej serii nie byłem, więc fajnie. No i te krówki sobie ogarniemy, pokażę też jak lucernę sobie ułożyłem tam na górze, na te kostki, bo troszeczkę tam się zmian zrobiło. Więc kurczę, naprawdę miałem taki ambitny odcinek, żeby dzisiaj ruszyć z tym, wiecie, żeby dzisiaj ruszyć z całą tą akcją obornik, no ale dzisiaj tak trochę nie wyjdzie, bo chcę sprzedać sobie to zboże, przywieźć te zwierzątka, trochę z tym zejdzie, chyba że jakiś może tam jeden rozrzutnik walniemy, ale to nie wiem, zobaczymy sobie, nie? Bo ten obornik muszę porozrzucać tam kiedyś, troszeczkę też to wiadomo, schodzi z tym się, nie? Wiecie jak to jest, nie? No i sprawa też do was, pytanko w sumie też takie przy okazji jakby trochę, czy chcecie, abym na tej serii, idziemy sobie w tamtą stronę, czy chcecie, na tej serii po prostu wam pokazywał, jak kupuję maszynki, wiecie, że wchodzę do sklepu, wybieram sobie, konfiguruję i kupuję? Czy chcecie tak dzisiaj, że po prostu przed odcinkiem sobie kupiłem, skonfigurowałem i po prostu idziemy odebrać? Dajcie znać, co tym cenicie, bo od razu w sumie widzicie zakup, ale trochę tak wybija z imersji. 76 tysięcy na koncie, godzina 16, jest to właściwie ten sam dzień, który był w odcinku poprzednim, po prostu tylko później troszeczkę, więc trochę czasu jakby nie było, minęło. Dobra, tu widzicie, taka fajna droga jest, taka brukowa z cegiełek. Bardzo fajnie tu się komponuje. O, tu jest też grywalne gospodarstwo, bardzo fajne swoją drogą, polecam sobie gdzieś tam też go obczaić. No i cóż, jedziemy sobie żyć jasna dalej. Tu też spoko gospo, jakby ktoś sobie chciał gdzieś zagrać, jak już będzie mapka dostępna, to fajnie, duży hangar na bizona, więc też się przyda. Gdzieś tam zawsze to granka może być. No i co tu jeszcze? Tu jakiś ziomeczek ma ten. Ma nasze. Ma po prostu krówki gdzieś tam sobie, tylko na razie widzę, nie wyprowadzone są. No tu u sąsiada już byliśmy kiedyś, nie? Chyba byliśmy tutaj? Chyba byliśmy. Tego co pamiętam, to chyba tak. Chyba nie. My kupowaliśmy to przyczepę, miała być ona jakby poryczona, ale ją ostatecznie kupiliśmy. To jest kubelek, wiadomo. No dobra, nieważne. Jedziemy sobie trochę daleko, bo musimy pojechać jeszcze tam drugą wioskę tak naprawdę, na której są te krówki. Jedziemy po odbiór dwóch krówek dokładnie, więc spoko. Wybierzemy sobie oczywiście czarno-białe, bo ja idę tylko w ten rodzaj, w tą rasę. Według mnie jest całkiem spoko i się spoko sprawdzi. O, hala zasłużonych, tutaj znaczy statuetka zasłużonych, bardzo fajnie. O Jezu, to się zafollowował, ale to przypadkiem nie wyłączyłem sobie tych... Nie wyłączyłem sobie alertów. W każdym razie, jak już tak się udało, że dostałem followka, to mogę podziękować. Także panie Waypo77, dziękuję za followka. No, kto followuje Twitcha, ten proszę, jest na odcinku pozdrawiany. Ale farcik, prawda? Także dziękuję za followka, bardzo miło. Oczywiście wpadajcie na Twitcha, dostawcie łapeczkę oraz subskrypcję na Twitchu, znaczy na YouTubie. A subskrypcję na Twitchu też można zostawić, jak najbardziej. Ale followki, żebyście po prostu wiedzieli, że jakieś tam filmy, jakieś streamy tam są, czy też zapisy z live'a teraz też się pojawiają, postanowiłem, żeby te zapisy jednak odnowię, żebyście po prostu mieli jakąś tam opcję odsłuchiwania streamów, podczas gdy już powiedzmy tam transmisji nie ma. Więc od taka ciekawostka. No i też przy okazji są teraz zapisy po prostu, bo muzyki już tak nie puszczam. O, co tu się wydarzyło? O matko.
Także muzyki już tak nie puszczą takiej z prawami autorskimi gdzieś, więc mogę sobie jakąś tam muzykę, znaczy zapis zrobić, żebyście mogli używać, co nie? Także fajnie. O, to jest jakieś nowe drzewka posadzone, eleganckie, już sobie brzuski rosną. Dawno w ogóle tutaj byłem w tej wiosce tak naprawdę. Tutaj chyba gość, tak, tu jest skup mleka, też niedługo tam może przejedziemy się, jak trochę na mleka zaczną produkować. No póki co tego jeszcze mleka tak wiele nie mamy, ponieważ te krówki to dopiero tak naprawdę młode są, jeszcze mleka nie dają, musimy poczekać, aż one zaczną, powiedzmy, się już zacząć rozmnażać i tak dalej, nie? A więc spoko, dobra. A my sobie pojedziemy na stronę tutaj, będziemy zajeżdżać. I tu jest chyba ten, przed skupem, tak, bo tam jest ten gość, który ma skupa, tu jest drugi gość, który ma zwierzątka. Więc my sobie zajedziemy tutaj. A nie, czekajcie, pomyliłem się. Sorry. Przegapiłem wjazd, ogólnie powinien być tam, dokładnie. O nic, pojedziemy drugą stronę w takim razie. Tutaj dwa wjazdy, więc nie ma problemu. Okej. Wokółka jedzie? Jedzie z wokółeczka, elegancko. No, więc spoko. Tu oczywiście mamy krówki, więc sobie jedną z nich załadujemy po prostu na szczepkę. I co? Widzimy się za chwilkę, jak już załaduję sobie, żeby tam, wiecie, nie robić jakichś tam akcji. O, czekajcie, jak to otworzę dobrze. Może w tą stronę? O, dobra. Więc już tam, żebyście nie musieli czekać, po prostu się biorę załadowanko i zaraz do was wracam, jak załadujemy sobie, nie? Dobra, bramka zamknięta, dwie krówki są na naszej dwukółce i ruszamy oczywiście, tak jak mówiłem, dwie czarno-białe, więc superancka sprawa. No i dobra, powoli sobie będziemy teraz musieli zmniejszać, niestety powoli, bo wiadomo, żeby się też nie przestraszyły w jakiś sposób te krówki. Więc na spokojnie sobie pojedziemy po prostu. No i dobra. I zaraz będziemy ładować sobie w sumie po kolei te. Będziemy ładować po kolei zboże powoli. No, na szczęście, no, jakoś to w miarę szybko pójdzie. Też będę sobie tą przyczepę, co mam rozłożone burty w niej po prostu. Będę musiał sobie troszeczkę skonfigurować pod ten. No, żeby po prostu zamknąć je i dwoma przyczepami sobie pojedziemy na skup. Zobaczymy, gdzie będzie drożej po prostu. Taki dzisiaj trochę odcinek jeżdżony, ale myślę, że trochę sobie pozwiedzamy chociaż, nie? Gdzieś taki troszeczkę trzeba pojeździć, posprzedawać, no bo wiadomo, no trzeba troszeczkę też pieniędzy zrobić. Ogólnie jeśli chodzi o te krówki, to dokładnie dałem za nie 1600 złotych. Nie, 1608 złotych, dokładnie, 1608 złotych. Więc dość w sumie niedużo, jak za młode krówki to tak nawet okej. A w przyszłości mogą też być nawet za piątkę pójdą, czy za 4,5 nawet, jakoś tak się, jak powiedzmy, dogadamy. Ale raczej nie będę ich sprzedawać, po prostu to jest inwestycja, w którą po prostu będę mógł sobie troszkę pójść, żeby mleko potem stale gdzieś tam kupować. O! I znowu jedzie zielak, pozdro zielak. Tak, jedzie sobie elegancko. Mrugnął, widzieliście? Mrugnął. Chyba gdzieś policja stoi. Dobra, dzięki w takim razie, dzięki. Tak patrzę te krowy, one spokojnie sobie stoją, więc fajnie. Nie ma z nimi problemów. Super sprawa. To w ogóle fajna łąka, tylko na całe nieszczęście jest to jedna z gorszych klas ziemi. No i przez to, no wiadomo, jak to jest, jak jest gorsza klasa ziemi, nie? No nie ma sensu tu nic robić, bo plon jest po prostu strasznie mały. Dlatego też będziemy musieli troszkę ponawozić to wszystko, nie? W ogóle właśnie, dajcie mi znać, co zmienia wapno w tym Precision Farming. Wapno jest ogólnie potrzebne, co nie? Wapno to chyba zakwaszenie gleby to zmienia, z tego co mi się kojarzy. I dajcie znać, czy to będzie potrzebne, to zakwaszenie gleby, żeby się jakoś zmienić tym wapnem. Bo ogólnie teraz mam plan wejść na jakby samobornik, potem oczywiście jakoś tam orka, jakieś tam powiedzmy kultywatorowanie, no i siewy. Siewy, które też sporo zajmą czasu. A wiadomo też, jak to działa. Troszkę czasami jest ciężko pod to, nie? No i też będę chciał jakoś sobie pieniądze zaoszczędzić, żeby już powoli szykować się pod zakup nowego kombajnu. Wysłacie mi masę dużo ofert na OLX, więc dzięki. Ja sobie wszystkie przeglądam po prostu. Ten jakiś dziwny OLX, bo się nazywa ModHub, ale może zmienili nazwę, kiedyś tablica była. Oczywiście. Nie, więc fajnie, że wysyłacie, ja sobie oczywiście wszystkie patrzę, jak mówię i tak dalej. Znaczy powtarzam ciągle, kryteria to oczywiście 4-metrowy header, no i nie bizon. Tyle, tak bardzo proste kryteria, nie? 4-metrowy i więcej oczywiście, nie? Żeby to było, ale też nie jakieś duże fortreaty, bo fortreat będzie używane, ale później. No w tym sezonie chciałem po prostu coś większego kupić i tyle, nie? Więc myślę, że jakoś tam sobie garniemy. W ogóle, tak. Odcinki są codziennie i to jest spoko, ale mam wrażenie, że ta seria tak strasznie jakoś powoli leci, co nie? No ale cóż, jak jest tyle pracy do roboty, wiecie, to też rok trwa tutaj długo, co nie? Co by nie było. Nie będziemy robić żniw co chwilę, jak wiecie, to jakaś akcja, tam jakaś akcja.
co innego, gdybym na przykład był z kimś, to jakoś to by szybciej szło powiedzmy, a tak muszę sobie troszkę powoli to jeździć, żeby no po prostu się z tym jakoś wyrabiać w miarę, nie? Dobra. Pan sobie przechodzi, fajnie, elegancko, fajnie, że przed maską. A ten trzepek też jest, wiecie, szatan. Jakbym gdzieś rąbnął coś, to byłoby trochę lipa, nie? Trochę szkoda typa w takim razie. No ale wiadomo, nie zawsze gdzieś tam mam wpływ na to, co ci ludzie coś tam robią, nie? Dobra, ja nie wiem, czy to przykład by nie było spoko z jakiejś miaturaski strzelić. To sobie fajne światło wypada. No ale dobra, zaraz sobie garniemy, możemy zaraz strzelać, tak czytać. No i wracałem po cięciu. Troszkę sorry, tak wam tak dzisiaj sporą, znaczy taką, no taką trochę odcinek masą cięć, nie, jak to, że wam serwuję dużą ilość cięć, o, to chciałem powiedzieć, ale no wiecie, jakoś tak też nie chcę, żebyście po prostu widzieli tam jakieś rzeczy, które są po prostu dla was zbędne i tyle, nie, odcinek ma być treściwy przede wszystkim, a nie na odpierdziel, więc wiadomo, dobra, i teraz tak, teraz musimy sobie cofnąć, najgorsze, o, pies przyleciał, siema, Persik, co tam się dzieje? A to jest taki głupi pies. Przecież się przywitać, patrzcie. O, siema. Chodź tutaj, chodź, chodź. Jak się go robi, żeby stał w tym miejscu? Do budy, stój. Nie, głaszcz. No głupek, dobra, idź do budy, wracaj do siebie. Ja dzisiaj nie mam roboty. Mam dużo roboty, nie mam czasu się z tobą bawić. Ale no, Percik fajny, troszkę daje też takiego klimatu. W sensie, wiecie, no jest tutaj wesoło trochę na tym gospodarstwie, nie? Jeżeli jakiś tam pies sobie gania po podwórku, to zawsze jakoś to inaczej wygląda, nie? Dobra, także tutaj przyczepę to nie uderzyć. Powiem wam, że niby gospo takie duże, ale jednak jest trochę ciasno, nie? Znaczy duże. Duże podwórko, ale ciasno ogólnie na gospie jest troszeczkę. Nie chciałem gdzieś tutaj sobie, wiecie, jakoś coś tam. Okej. I przenoś. Okej. Pyk, pyk i pyk, pyk. Holstein! Przenieś. Tak, potwierdź. Mamy już 6 krówek. Elegancja, Francja. O to chodziło. Fajnie, fajnie, młodzieżowo. Dobra, teraz tak. Ten wózek na razie chyba sobie odstawię gdzieś go po prostu do garażu. Dokładnie. Okej, czekajcie. I w sumie od razu podczepimy sobie tura. Ponieważ za chwilę będziemy tam burty zmieniać w naszym tym, w naszej przyczepie. Więc nie chciałbym, żeby coś tam mi to jakoś w sposób przeszkadzało, ten tur. Więc czekajcie, muszę tylko dobrze cofnąć w tym miejscu. Okej. Gituweczka, gitunia. Wyjeżdżamy sobie. I teraz tak, trzeba tura podczepić. Ale ci się nakręcę tutaj, ten masakra. Masakracja po prostu, ale dobra. Podczepiamy sobie tura. Dobra, o, trochę zrąbałem. Nie, elegancko. Tyk, tyk, cyk. Jak wiecie, on już był dosłownie gotowy, ale to sobie spoko, że go podczepiłem, bo teraz będę miał go pod ten. Po prostu pod obornik, jakby co. Widełki są tutaj przyszykowane. Może tak na razie będę jeździł. Dobra. Bierzemy oczywiście przyczepę. Musimy ją przerobić na przyczepę z burtami. Bo nie chcę dwa razy jeździć, tylko wiecie, raz przejechać elegancko. Dobra. To troszkę się oddalę. O, będzie lepiej. Spoko. No, więc fajnie, dzisiaj taka akcja troszeczkę takie organizacyjne, bo skup jest czynny tych H18, więc myślę, że jakoś uda mi się zdążyć przed zamknięciem. I oby też cena powiedzmy jakoś tam wyraźnie spadła, bo jak spadnie cena, troszeczkę lipa by była, nie? Słuchajcie, teraz postaram się za pierwszym razem cofnąć, może o tak nawet też cofniemy sobie. Będę musiał wszystko kontrolować. Troszkę bardziej ją złamać trzeba, przyczepę. Okej. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dobra, już widzę, że będzie źle, ale to nic, już jest tak spoko. Powolutku, powolutku. Nie wiem, czy to złapie w ogóle, chyba nie złapie. W ogóle, czy tam się zmieści, to jest też ważna rzecz. Czy tam w ogóle mi się zmieści, tak wiecie, z samą przyczepę jakby, nie? O matko, boska, co to się dzieje? No nie chcę robić kolejnego cięcia, po prostu wiecie, chciałem sam sobie wjechać i tyle. Ale o, chyba teraz pójdzie. Nie w tą stronę zakręciłem, no i będzie lipa. No nie, no. Dobra, jeszcze raz, ostatni raz. Jak to nie pójdzie, to już trudno. Po
powoli dawkować gaz. Dobra. Myślę, że to wystarczy. Chyba powinno wystarczyć. Po prostu trochę sobie cofnąłem. I teraz tak. Ustaw, oczywiście, że tak. Na pojemność tą. Nie no, czekajcie. Będzie ta. Chyba bez nakładek, nie? Bez pokrywy żadnej. Dobra. Ustawiamy sobie. Na razu z tymi, więc spoko. Będziemy mieli tutaj fajną opcję. Odczepione jest? Odczepione. Od razu, więc spoko. Odjedziemy sobie tymczasem. Tutaj elegancja. Na razie sobie tak stoi. O, niech sobie tak stanie. Powiedzmy. Trochę kręcane jest, ale wiecie, jakoś to muszę sobie go ustawić, żeby nie przeszkadza za bardzo. Dobra, trzypek za bardzo nie przeszkadza nikomu, nie? Więc fajnie. Większa pszczoła będzie chyba ta, a to weźmiemy sobie jako tą z tyłu, nie? Chyba tak będzie, chociaż nie, ta jest taka bardziej rozbudowana. Dobra, zaraz to ogarniemy sobie. Teraz tak. Jeszcze, dobra. O, odpalił, za pierwszy, elegancko. Dobra, co, jedziemy sobie. No, to jakoś tak sobie myślę, weźmiemy najpierw szczeby tamtą pierwszą, tą ruską, a potem weźmiemy tamtą autosankę. Tu nie można, najpierw autosankę wezmę. Kit z tym, biorę autosankę, nie? Wiesz, kurczę. Nie, no i pasuje bardziej na tył. Bardziej na tył pasuje. Wezmę sobie najpierw tą, podłączę. Ta ruska będzie trochę lepiej wyglądać tutaj. Kable, kable łapie. Dobra, dobra, dobra. Podczepimy sobie teraz tą przyczepkę. Kurczę, no powiem wam szczerze, naprawdę fajnie, fajny klimacik tego odcinka dzisiaj jest, ponieważ taki troszeczkę na spontanie, taki niespodziewany, że cena, wiecie, wskoczyła na wyższy poziom i nagle boom, nie? Co się dzieje? Co się dzieje? Może w ogóle robię błąd jakiś tam wielki? O matko, czekajcie. Może zrobię jakiś błąd? Nawet nie mam świadomości tego, że robię jakiś błąd, bo powiedzmy na przykład cena, która jest, może się za chwilę gdzieś tam spaść i się nie utrzymać, więc co? Ja chyba tak nie cofnę. Ja chyba tak nie cofnę sobie, może przełączę na kamerę z drona, będzie mi łatwiej. Jakoś o tak. Dobra, teraz będzie mi wiele łatwiej, no. Dobra, może to jest dla was dziwne troszeczkę, ale jakoś tak czuję, że będzie mi po prostu lepiej. O, 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 jeszcze troszeczkę. Dobra, powinno już złapać chyba, nie? Powinno już się tutaj złapać. Nie łapie się? Czekaj, może troszkę. Jeszcze troszeczkę trzeba podjechać. O, teraz na bank złapał. Teraz na bank złapało. O ile w ogóle da się tutaj podczepić. Nie, jest zaczep elegancki. Podczepimy sobie jeszcze to, więc spoko. Czekajcie, czemu w ogóle... Raz te dźwięki są, raz nie ma, nie wiem, co się tu odwala. No ale dobra. Umyjemy sobie w takim razie. Jeszcze na szybkości. O, teraz są. Nie wiem, są dźwięki, nie ma dźwięków, coś się odwala niedobrego. Tu może jakiś konflikt modów jest albo coś. Dobra, jest, mam zaczepione. I teraz tak. Gdzie ja to sobie zawrócę, wiecie co? Mam trochę problem teraz, bo nie wiem, czy zawrócić coś jakoś będę mógł. Najwyżej pojedziemy sobie, może tutaj na drodze zakręcimy. No. Zrobimy sobie przejazd na drodze. Się jakby tak zakręcimy sobie na drodze tutaj. Przepraszam, proszę pani, ale ja tutaj trochę muszę zawrócić. Dobra. Idzie da pod górę oczywiście. Nie, myślę spoko, jak to wygląda. Tak jest spoko. Ta autosanka ogólnie tak jest troszeczkę mniejsza niż się może wydawać wam. Bo ta ruska właśnie, ona jest naprawdę spora. I jak chodzi o to, to no trzyma to się. Jest to stabilny naprawdę sprzęt. Stabilna sprzęt. Właśnie, czy jeszcze tak. Co mi teraz wszystko jest w piku tak naprawdę. Ale nie wiem, czy to przypadkiem nie jest pik taki, że po prostu wiecie, mamy gdzieś tam jakiś sezon czy coś. Dobra. Ile w ogóle mam tej pszenicy? Tak już tak typowo wam powiem, ile mam tej pszenicy, jeżeli chodzi o magazyn. 26 ton. No dobra, no to sypiemy w takim razie. Pszenica. Niech się sypie. Jest cała przepa. Jest kolejna. Spoko. Wieziemy ogólnie 11800. Bardzo dobra ilość, że tak powiem. Więc spoko, no tak 11 tysięcy, jakby tak zyszkę przygarnąć. No. Ogólnie w cenie teraz jest, jak ten pszenica stoi? Prawie 1000, tak około 1000 będzie, więc spoko. Dobra, więc tak obstawiam sobie spokojnie, że... cenowe, jak to by wyglądało? W ogóle właśnie na jaki skup jedziemy? To jest też ważna kwestia. Tutaj jest, na magazyn, tak? Na magazyn, 987 jest. Cena trochę spada. Ale to dlatego, że spada, że wiecie, że jest taki sezon. Więc magazyn mamy, poczekajcie, mamy magazyn, mamy tam. Dobra. Z
Wjeżdżamy powolutku. Jedziemy z tą pszenicą. Elegancka sprawa. Zestawik sobie jedzie. Fajnie w końcu, wiecie co? Chciałem już do jakiegoś czasu po prostu zrobić już jakąś sprzedaż tych plonów, wiecie, też tak nie od razu po żniwach, coś. Tam chyba tylko rzepak sprzedać tak naprawdę po żniwach, a reszta sobie gdzieś tam została w silosie i spoko, bo będziemy mieli troszkę pieniędzy. O, nawet lusterko widać, co się dzieje. No fajne lusterko, chociaż jedno lusterko jest normalne w tym farmingu. Nie, MTZ, co z MTZ-em? Belarus naprawdę spoko. Ogólnie też może jakiś remont troszkę mu zrobię. Nieduży, taki drobny lifting po prostu. I dam wam znać, po prostu pokażę później. Ale to zobaczymy gdzieś w przyszłości. Dobra, czy mi się to nagrywa? W ogóle nagrywa mi się, więc fajnie. Na pewno. Na pewno, 20 minut tylko odcinka mam. Czyli to dla was będzie jakieś powiedzmy 20, potem jeszcze coś tam się ucięło. Więc spoko. Powinienem jakoś teraz tam dojechać. Szkoda trochę, że znowu tam to samo miejsce. Bo mógłbym tak naprawdę sobie gdzieś tam pojechać w drugą stronę na leki stanie, to bez sensu, już nie będę teraz oszczędzać, tylko wiecie, po prostu jak gdzieś jest drożej, to po prostu jedziemy i nie przyjmuję się już tym, że jest jakoś tam daleko czy coś, nie? Bo ona na kasę trochę potrzebna jest, a w ogóle jak z paliwem stoję? A paliwo jeszcze jest, więc spoko. Mieć paliwo na gospie to jest super sprawa i naprawdę polecam każdemu, nie? Też w ogóle jakiś może wyjazd po nasiona trzeba nie zrobić w niedalekim czasie? Może przy tym oborniku powiedzmy zrobimy sobie jakiś wyjazd po nasiona. Bo wiadomo jak to jest, nie? Nie chcę, żeby cały dzień, cały odcinek był obornik. Staram trochę tam się też jakieś inne akcje wplatać, żeby coś tutaj ciekawego wam zaserwować, prawda? Szczepki jadą? Jadą elegancko. Fajnie, fajnie. Kierunek się odbił już. Ciśniemy sobie. Magazyn, jak mówisz, troszkę kawałek stąd, bo to jest w sumie najbardziej oddalony skup na całej mapie. Bo raczej cała rozrywka toczy się w tamtym, na tamtej wiosce. A tutaj po prostu jakiś skup, jakieś zwierzątka, jakaś mleczarnia, jakiś po prostu zwykły skup. Teraz zobaczymy dokładnie, jak to wygląda. O, jeszcze jest biogazownia, standard zwierząt, magazyn, mleczarnia. Tak, no spoko. I też dajcie znać w ogóle, czy chcecie, żebym bawił się w biogazownię? W sensie, wiecie, zrobić jakoś takie duże pole tylko typowe na biogaz? Zakisić, powiedzmy, i sprzedawać tą kiszonkę. Dajcie znać, w tym sensie, czy to jest spoko pomysł dla was. Bo nie wiem w sumie, ja tak planuję raczej kiszonkę robić wyłącznie na gdzieś, powiedzmy, dla siebie. Przywieźć tam, powiedzmy, nie wiem, ze 4 przyczepki, czy 5 przyczepek nawet. Te kiszonki, jakieś malutkie pole, co ogarnąć po prostu pod kiszonkę. I dawać to po prostu krówko na bieżąco. Ale na przykład jeżeli wy tam chcecie coś więcej, no to dawajcie znać, nie? Bo też to może być jakieś tam w miarę powiedzmy ciekawe. No i też pytanko do was kolejne. Czy drugi pokos zdążę jeszcze zrobić? Czy ten kolejny pokos zdążę zrobić jeszcze z trawą? Bo jeżeli tak, to super. Bo ja bym sobie pewną trawę zebrał i po prostu zrobił z niej siano. A z siana zrobił TMR. Bo jak powiedzmy do TMR-u potrzeba słomy, potrzeba do TMR-u siana i potrzeba kiszonki, nie? Kiszonki teraz za bardzo nie zrobię, tylko w kolejnym sezonie chyba. A nie, dobra, to nieważne. To nieważne, bo TMR chciałem robić w tym sezonie, ale raczej nie zdążę już. W sensie po prostu nie mam kiszonki, nie? Więc trochę słabiutko. Dobra. Okej. Czekajcie. Jestem tutaj, dobrze. Okej, więc sobie wysypiemy. Ciekawe ile dostaniemy za całość. Może sobie też od razu podjedziemy tamtą przyczepą. 5000 za tamtą przyczepkę. Okej, no to dobra, spoko, 5000 jest okej, nawet spoko. Opcja. Gdzie to się sypie? A, z tyłu się sypie. 5000 plus 6613. Dobra, no to jest jakieś 11600. Z hakiem, spoko, chciałem ogólnie dyszkę, więc fajnie wyszło. Czyli cóż, tak naprawdę krówki nam się cofnęły, bo krówki 3200 kosztowały. Cofnęło nam się też wózek, ten do tego. Wózek do zwierząt. O, przepraszam, najmocniej bym wymusił. Wózek nam się cofnął, potem 2500. Plus to będzie już razem jakieś 5000, 5700. Do tego jeszcze chyba 2000 kosztowała ta beczka na wodę. No to jest 7000, więc też tam się cofnęła. No i jeszcze cofnęło nam się troszeczkę remont 3 peka.
Więc spoko, trochę kasy wpadło, fajnie. No jak mówię, teraz będę starał się w trochę te zwierzęta pójść, więc mówicie, że mam tak mało pieniędzy, ale naprawdę mam dużo pieniędzy, to jest naprawdę bardzo mało pieniędzy i za ten hajs po prostu kupić coś porządnego będzie po prostu ciężko. W przyszłości na pewno będę starał się jakoś ten pieniądze bardziej zdobywać. Na pewno coś, te krówki dadzą sporo kasy. No i zboże powiedzmy gdzieś tam na zimę sprzedam sobie, nie? W ogóle tak się zastanawiam, że przypadkiem teraz to zboże, co mamy, w sensie w tym miejscu tutaj, co było, te piki, to jest chyba aktualizacja po prostu cen, co nie? To jest na ten rok, a tamto, co było, to kolejne po tym, to są z tamtego roku ceny chyba, nie? Jakoś tak to wygląda i dopiero po tym stronie będę mógł stwierdzić, co się tak naprawdę opłaca. A więc, jakoś tak to wyjdzie. W ogóle też będę starał się niedługo zacząć robić, prowadzić cały ten spis płodozmianów, żebym wiedział po prostu, gdzie jest największy plon. Na po prostu polach, po jakiej uprawie mogę siać kolejną, by było dobrze, co nie? By było po prostu, o, wielka za mnie. Bym po prostu mógł maksymalnie plony zwiększyć. A właśnie, taka ciekawostka, też pytanko dla was, od razu. Dziękuję. O dużo rzeczy ostatnio was pytam, ale to dlatego, że po prostu chciałem się dowiedzieć wszystkiego na temat całego FS-a, kto się gra i w ogóle. Czy te mod nam się w jakiś sposób łączą? W sensie chodzi mi tutaj o Precision Farming i Season. Czy płodozmian, dodając nam, nie wiem, 120% plonu, łączy się z klasą gleby, dodając nam mający 125% plonów? Czy to nam się łączy w ten sposób, że mamy po prostu większy plon wtedy o 140%? Czy nie bardzo? Dajcie znać, czy to się łączy, jeżeli tak, to super, to naprawdę możemy dużo sobie zarobić. Jeżeli nie, no to szkoda troszeczkę, ale mimo wszystko dajcie znać, to jest bardzo ważne, nie? Żebym sobie tam po prostu mniej więcej wiedział. Nie wiem, przypadkiem czy nie słyszycie może sobie jakichś tych szumów, bo mam trochę otwarte okno, bo jest ładna pogoda, superancka sprawa, no ale na razie jest, wszyscy muszą siedzieć w chacie, no to za bardzo już nie mogę wyjść. To sobie chociaż pogram. Eastern, prawda? Przy ładnej pogodzie. Fajnie. Znowu zachmurzone jest, to prawda? Trochę słabo, no ale to nic nie poradzić, nie? Jest tak jest, po prostu. I ty dobrze o tym wiesz. No. No ale dobrze. To fajnie. Krówki są. Już zawiezione. Będziemy pewnie zaraz jakieś obrządki jeszcze porobić. Zaraz jakieś obrządki porobimy sobie, czyli pewnie dostarczymy troszkę wody. Jakąś im kostkę lucerny rzucę. Trochę słomy, jakąś tam trawę jeszcze mam gdzieś chyba w kupce takiej. Ta co została z koszenia podwórka? Tak, dokładnie. No i elegancko, dobra, zajeżdżamy sobie. Dwie przyczepki, elegancka sprawa. Okej, okay, zawijamy. Raczej już ta przyczepa do kostek nie będzie używana, więc będę mógł sobie teraz po prostu utrzymać jako taką przyczepę. Wiecie, gotowo pod ten, pod jakieś akcje. Dobra, zatrzymamy się tutaj. Zgaśmy sobie go. Zestawik kozak był, no. Kozacki zestaw, dobra. Jak to wygląda sytuacja z krówkami? Trzeba troszkę wody i mógłbym troszeczkę w sumie dostarczyć. A, marchewki miały jeszcze być. Dobra, to w kolejnym odcinku nam ogarniam marchewki. Jakiś wóz marchewek, powiedzmy, przywiozę, będziemy się spoko. Woda trzeba. I trochę mógłbym tam zrzucić jakieś tam kostko lucerny, nie? O, to wam od razu pokażę, jak ta lucerna się prezentuje tam na górze. Jak sobie ułożyłem, myślę, że dosyć spoko to wyszło. Czekajcie, o, wejdziemy sobie po kabinie. O, proszę bardzo. Tu mamy słomę ułożoną, a tu jest lucerna w tym miejscu, nie? Więc fajnie, jakbym jakąś trawę gdzieś chciał, to pewnie sobie trawę ułożę w tym miejscu tutaj. O matko, czekajcie. Trawę sobie pewnie ułożę gdzieś w tym miejscu tutaj na środku, że miał to po prostu takie przejście i mógł sobie spokojnie, powiedzmy stąd, brać każdą po prostu kostkę i sobie gdzieś tam rzucać, nie? A tymczasem rzuć mi po prostu żarełko. Okej, okay. Mają fula? Sucha lucerna? Nie załadowały się chyba. Może... Nie no, czekajcie. Chyba, że muszę jakoś tak... gdzieś tędy mi to wprowadzić. Chyba, że po prostu się nie załadowało. O! Załadowało się, więc spoko. Po prostu niecało zjedli. Już się przestraszyłem, że... Nie ma, nie działa. Masakra. Masakra. W ogóle jakie czerwone jestem dzisiaj. Masakra, nie? Podwójna masakra. Dobra. Lecimy sobie, lecimy. Podłączę sobie jeszcze tą... te krzaki trzeba w ogóle, trzeba powycinać, bo to masakra jest, nie?
No, ciągle mówi masakra, ej. No nieważne. Podczepimy sobie kabelek jeszcze. Elegancko. I dobra, zalejemy sobie wody, żeby już miały na jakiś tam czas. I w sumie na dzisiaj to będzie chyba tyle. Fajnie, że jest dwie nowe krówki mamy. Mogę się teraz pochwalić sąsiadowi, że rozwijam się, a nie tak jak on. Nic nie robi, złodziej jeden. Dobra, i tak się pożegnamy, ha, wiecie? Tak myślę, nie spokojnie się pożegnać. I cóż, na kolejny odcinek was zapraszam oczywiście. Już jutro? Jutro? Tak, jutro. Więc wpadajcie oczywiście jak najbardziej. Mam nadzieję, że będziecie. I cóż. O, może tak się pożegnamy, dokładnie. Pietek elegancko usiadł, więc ja również sobie siadam i się sobie żegnam. Dzięki za uwagę, do kolejnych filmów. Oczywiście do jutra, trzymajcie się. No i cześć. Pies ucieka, ja uciekam. Na razie, pozdro.